jesteśmy? Ja pierdziłem, jaki no. Hawiry ty. Kurde, w szoku jestem. Idę w niedzielni turyści. A teraz jak patrzysz, nigdzie nie widać tej jaskini. Bo tam będzie pewnie wejście. No tak, od tamtej strony, tak. No i nie widzisz tamtej ściany. Ja się zastanawiam, czy to nie jest, wiesz gdzie? Tam o. Gdzie to po pierwsze? Tamto. Tu, o tutaj, ta, o tutaj właśnie no, 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 pokazywałeś, no. Tam czy ty. Ale tu ślicznie. Wiesz, tu bardzo dużo ludzi było, nie? Bardzo dużo. W normalnych warunkach. No. Zobaczcie, jak wysoko byliśmy wbrew pozorom. Z tej strony widać ten szczyt, tam gdzie dlatego ja nigdy tam nie chciałem iść. No faktoza. Wygląda, że to jest bardzo wysoko stąd, nie? No perspektywa jest inna i już no. Masz zobacz. Dlatego ja zawsze tędy szedłem. Tu dochodziłem i mówię, nie, ja tam nie idę, tam jest za wysoko. Trzeba uwierzyć. Bez żadnych tabletek tam wodę możesz pić. Bez niczego. Weszliśmy do pierwszej jaskini. Tam co widzicie to takie do spinania się, ktoś zostawił. W sumie to było fajnie tak powspinać się. Ale dobry temat dla Daniela. Idziemy tam. Ekstra miejscówka. Oczywiście turyści też tutaj byli, o proszę bardzo. Dzisiaj jest 25 kwietnia 2020 roku, godzina 15:11. Mamy wciąż lockdown. To chłopaki pierwszy sobie tu poszli. Zobaczcie co tu jest. O panie! Super. Super miejsce. Na kimono. Oni się tam przyciskają. Gdzieś. O. Już łazią. Ja zostałem, bo Arek poszedł tam. Prosto. Nie ma rękawiczek. A co to tak poświetluje na żółto? Złoto jest. Tomasz, to jest złoto. To jest grzyb. Zobacz jak poświetluje. To są opyłki złota. Ja tam włażę, będę rwał. No wyślizgane, nie? Tak, jest trochę. Ale fakt, zobacz. Kamerze tego nie będzie widać. Są kryształki, zobacz. O. No właśnie tak się błyszczy, nie? Nie wiem, czy... Jest widać. Ty, ale to takie białe, jest ładne. No ładny kombin. Tylko, że ja nie będę tutaj, nie mam sprzętu. A to jest wyślizgane. Jak mi się noga poślizgnie, to jedna. Ale wiecie co? No będzie nie tam było. Jeszcze idzie tunel. Jeszcze jest? Tak. Nie wiem jak daleko, bo stąd jakieś 5 metrów widzę. No i tam jak gdyby po środku jest skała i w prawo, w lewo jak gdyby są odnogi dwie. Ta w prawo bym powiedział, że to nic nie jest, a to w lewo to tam idzie dalej i zakręca. I teraz pytanie jak daleko idzie. Ale na pewno te łażą, bo zobacz jak to jest wygłaskane i wyślizgane błoto to jest. Tutaj nogę mam, nie? No. Boję się tu postawić, odepnąć, bo no, na pewno mi się ześlizguje. Więc dobra, pierwsza jaskinia będzie... Będziemy tu robić akcję jakąś, nie? Trzeba jakiś moteczek wziąć na te kryształki. Trzeba do domu wziąć. A nie ma tego moteczka teraz. A tam? No nie. Jak chcesz to sobie tu wejść, to sobie zobaczysz, co tam widać. Tam może oni tu uran wydobywali, a my tu włazimy. Z Berta. No. Poczynię do tego, co wyskoczymy. Jest tu ładne takie kryształeczki. Jak chcesz to sobie znaleźć? Ja że... Ale już widziałem, no pokazywałem. Takie, to prawie jak ten, jak górski kryształ taki. O. Jak szkło. Tamtej tak nie ma. Tam pamiętam, że dochodzisz do końca i nic nie ma. To też popatrz, widzisz? No, tutaj no.
Nie mam takiego młoteczka fajnego. Wlazł by tam, popukał by sobie i wyszedł. Ktoś powinien wypukać go nopką. Myślę, że Danielowi się tu spodoba. Ja to lubię takich dziurawków zaglądać. W sumie ja też, tak mówię, też tak lubię dziury. Nie wzgardzę, nie? Szczególnie takie. A, o, okienko. Super. Tam jest jakaś ruda. Tomasz, sobie poświeć, zobaczysz. Tam. Uważaj na głowę, nie? Nie mamy kasków. Tam jest gdzieś ruda, jak się przyjrzysz. Ale wyślizgane. O, hi, mate. You alright? Tam jest takie jedno miejsce, o tam też by tak powłaził. Na pewno cię przyciskali ludzie, zobacz, żeby... No, atrakcja jest super, a tutaj to jakby wapno ściągało ze sobą woda. Przynajmniej tak wygląda, wapno, kreda. No. Tam znowuż była ruda, nie? Kryształki są. Ciekawe. Chcesz wejść, zobaczyć sobie? Nie. Tam dosyć nie? Ciekawie. Fajnie jest. Ale no, tam trzeba się tak przecisnąć w jednym miejscu. No tam tak się... Na polskie odbiera taka tam 5 metrów i nic nie ma. Ale zobacz, tutaj już kampa można było robić, a, nie? Oczywiście. Super. Połapa mi daleko w sumie. No. Woda też na dole. Ścieżka woda. Woda do zmulenia. Która? My nie wyjdzie. Ta to nie jest. Ta tu niżej. Tamta to normalnie wyjdziemy na dół. No i dlatego tu też takie dziury są, jakieś tu woda się wyłaziła. Tam na pewno się turdali w tych dziurkach. Tam tych na pewno. Uważaj, Tomek. Zjebie cię, ale zajdzie. Ja idę tam, żebym nie widział, nie? Będzie, gdzie Tomek? No był tutaj. Na dole. No dole się. No. Ej, my idziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Arek już tu był. No, takie fajne miejsce mamy w Anglii. Tam bym sobie sam powłaził. Się ubrał w kurtałę i by sobie powłaził. Kask by musiał jakiś założyć, żeby sobie czachy nie k***ć. Poturlałby się. No faktycznie, tutaj nic nie ma. Tu jest tylko ciek wodny. To w razie ulewy, tu by na łeb waliło. No, to taka bidna trochę. Tak? To musi gdzieś nieść. Tam ptactwo. Ptaki jakieś, nie? Ptactwo siedzi, no albo siedziało. No jak było nas dobrze słychać, to gdzieś musi gdzieś być połączone. Nie to peś, k***a. COVID-19. Nie, to ptaki jakieś. Ptaka. Wrona. Bo tamta dziura może tam się trochę ciągnąć, nie wiesz, jak daleko pójdzie. No. A może być tak, że od tej echem waliło, nie? I tam po lewej Tomek masz tego gniazdo ptaka. Tam są jakieś patyki. Fajnie to wygląda, takie jakby nawarstwiałość się cieknąca. Kucnij sobie! No widok jest niezły, no a ja wyłączę. Tutaj, nie? Ale kucnij! I zrobię, spróbuję kucnij. Zrobić zdjęcie. Zresztą tak jak widzicie. Elegancja. I ona jest właśnie jakby pod szczytem. Ja wiem, że tam ścieżka idzie, bo tam ludzie głaszą. Nigdy tam nie łaziłem, ale sobie myślę, że może dzisiaj, jak tak wszyscy lubimy, takie klimaty. Tak, tylko no, tak jak mówisz, te śmieci, nie wiem czemu oni nie zostawiają. To jakaś mentalność pewnie. Ale miejsce jest ekstra. Ja pierdziu. No. No jakby padało tutaj, to bym nie chciał tędy włazić. A w tym paśniku co ja? A to w paśniku? O co chodzi z paśnikiem? Dziewczyny poszły tam. A dziewczyny wysłały zdjęcia, poszły tam. Ja widziałem, to już jakaś. Dobra, złazimy. Będziemy szli dalej tam, wzdłuż strumienia. Tędy sobie pójdziemy.
Tam zaraz obok jest druga jaskinia. No, klimat jest niezły. Po mieście, po kilometrze bym był tak zmęczony, tak by mnie nogi bolały. Już bym nie chciał iść po kilometrze. A tak mogę iść 10, nie? Leciał. To nie ma nawet po co wyłączać kamery. Nic ciekawego tu nie ma. Nie, to tylko takie coś. Mamy ciostek niedźwiedzi. O, będzie do boczku. Panie. Pokrzywka i ciostek. Ale jak pachnie. Tamte zakwitnięte kwiatki. Ładnie, ładnie pachnie. Pięknie. Będzie śniadanko. No faktycznie, taka ponura trochę ta jaskinia. Ta chyba pierwsza była najrozsądniejsza, najfajniejsza. Ale widoki zacne, zobacz. No właśnie, kto idę sobie od tej strony drugiej. No. A sobie zerknę, jak to wygląda. No jest na pewno wilgotna. Jak pada, to tutaj po bokach jest takie jakby bagnisko, więc średnio do spania. Za duża wilgoć. O, i następna jama. No, bardzo fajne. Zjemy sobie mały taki obiadek. Później dalej pójdziemy. Będziemy się zaraz zastanawiać, gdzie będziemy kampować. Jeszcze jedno miejsce musimy odwiedzić, zobaczyć, które będzie fajne takie do spania. O, panie. Nieźle. Dobra, ja sobie tutaj zrzucę plecak. Idę tam, do tej dziury, zobaczyć. Też wyślizgane strasznie. O, skała lodowata. Kurde. Ekstra. O, słyszę, Tomek rakietę odpala. Panie, jakie tu duże zapasy masz? Na 3 tygodnie to. Takiego serka tuponego też nie pamiętam, kiedy jadłem. Tak, kiełbaskę. 15 lat temu. Mamy turystów. Dobra, czas na szamanko. Jaką ławeczkę sobie zrobili? Idę tam na tą półkę sprawdzić, bo to jest takie jakby osuwisko, a mam tu spinkę, pineskę, nie wiem dlaczego.
Chyba, że tam coś jest faktycznie. Lasek jest zacny. Ale może być bardzo fajne miejsce na spanie, dlatego tam się cisnę. Zobaczymy, jak to wygląda. Nowe miejsce fajne, skitralne. Tam by jeden spał. Może dwóch. Ale kawałek dalej. No są strasznie skały nierówne. Tu mógłby jeden spać. Tam mógłby drugi spać. Ale tak. Takie miejsce. Średnio wygodne, ale dobre do ukrycia. Żeby się skampować, nie? No to ja idę hektar tam na dół aż. Ja nie wiem, co tu miałem takiego zaznaczonego. Może tu gdzieś przechodziłem. Nie mam pojęcia, no nic takiego nie ma. Nawet nie widać, żeby tam coś było. Dobra, idę do chłopaków, bo tam jeszcze jest skinka do odwiedzenia. Awaryjnie w razie co tutaj mamy do ukrycia się miejsce, jakby nie było miejsca takiego fajnego, żeby przekampować. Śmiesznie. No takie śmieszne mostki, nie? I tutaj gdzieś jest jaskinia niby oznaczona. A to może być równie dobrze to. No nie. Czyli gdzieś tu musi być jaskinia. Za mostkiem, zaraz w prawo. To może być ta dróżka. Nigdy nie byliśmy jeszcze na ani jednym, więc w sumie tak idziemy na przypał. Co się trafi? Co się trafi, to tam będziemy spali, nie? To za plecak się zostawi i się podejdzie do góry. Tak dla jednej osoby. No? Tak dla jednej osoby. To tam jakaś dziura jest, co to? No faktorze. No dobra, on dwie obok siebie by spały. Ale jak chcesz dziurę zobaczyć? Nie? Widziałeś kiedyś? No ja to kiedyś też. Jest taka zła. Jest mała, także jest spoko, nie? Ale dla jednej osoby tylko. To miało być na lekko. Panie, miało być na lekko. No, Tomek, co ty, dwa plecaki? Tyle jedzenia wziąłeś? No, gdzieś tutaj się rozbijemy. Tam dalej. Na rozpałę. Zobaczcie, co wyczaiłem przy szlaku. Ja nie będę go zaglądał tam, ja nie go dotykał, żeby zapachu nie zostawiać. No tutaj może być jakiś ptaszek, tylko że no, to ciupeńka, strasznie dziurka jest, więc... No bo jakiś owad tu jest taki, albo naprawdę musi być tu mały ptaszek, że oni takie malutkie zrobili. No i tak nisko, nie? Bo to... Zobaczcie, niziutko jest. Dobra, biorę tą sosenkę, co tu leży. Wyszedłem nie tą stronę, tamtą stronę mogłem iść, tam być więcej tych sosen. Przytacham tą sosnę i będzie. Stwierdziliśmy, że rozbijemy się na takie fajne, w sumie tak nie jest złe miejsce, nie? Ale jest fajne, po drugiej stronie jest szlak, tak jak widzicie. Później będzie mniej ludzi chodzić. Mamy dostęp do wody, opał też jest. No pozwiedzaliśmy trochę tych jaskinek. Jedna się tak nadaje. Myślę, że 5 osób by się śmiało wcisło tam. Ale ona jest prawie na początku trasy, więc żeby się nie cofać, po prostu żeśmy się rozbili tutaj po drugiej stronie strumienia w wąwozie. Czekamy, się trochę ściemni, zaczniemy się rozbijać. Ognicho rozpalimy, bo kiełbasa czeka. No i będziemy biesiadować. Lockdown wciąż trwa. Później będziemy tą trasę sobie zrobimy na cywilu.
jak będzie czas. No bo mamy po otwarciu w sumie, jak już ściągną trochę tego lockdowna, to mamy sporo tras, które w sumie już minęły, bo no bo nie można było wychodzić, nie? Więc teraz pewnie będziemy je zaczynać albo przejdziemy do następnych tych, co mamy, bo mamy w sumie prawie do września wszystko zawalone, wszystkie weekendy, nie? Trasami. Więc sporo tego jest. No tu chłopaki sobie gadają coś. Na razie, tak jak widzicie, nic nie jest rozbijane, nic nie ten, po prostu już przestanęli, żeby przypału nie było i tyle. Tomek, herbatka idzie? Tak, już idzie herbatka. No to dobrze. Będziemy herbatkę pili. Troszeczkę rozpałki do naszykowane. Teraz będziemy skrobać. Tam już drzewo było, ja przytargałem trochę sosny. Dostęp do wody, o. Woda jest. Tam jest taka skałka i tam się próbuje dostać jeden z naszych. Poszedł zobaczyć, czy tam nie ma jakiejś jaskinki czy coś. No na mapie tego nie ma, ale to tak wyglądało, jakby była. Może cień padał albo coś. No klimatyczne miejsce bardzo tutaj. Przepięknie te rogi skał wyglądają i tak dalej. No tutaj się rozbijemy, ja będę spał pod tarpem. Na glebie. Tomek ma namiocik. W ogóle prawie wszystko wziął. Zobaczcie, tu prawie nic nie ma. Nie wiem, jak on się spakował. Tylko, że on nie ma ubrania. Wiecie, na postój praktycznie. Ma wszystko na sobie. No i śpiworu nie ma, bo on tak delikatnie tylko. Mój śpiwór to jest. Tu w dolnej kieszeni mam sam śpiwór. Tam mam ubrania. Mam też taki duży plecak, a to też malutki plecaczek. Co tam znowu? No opowiadam, jak żeś się skondensował w plecaku. Ja? Tak. No i tak mam dzisiaj za dużo, bo jestem cały ustawiony na 3 dni. I pół plecaka zajmuje ci namiot, nie? Jeszcze jest do tego namiot. No. Cała przeciwdeszczówka. Do tego stacjonarka do siedzenia, żeby było ciepło. Maszynka, gaz. Liter wody. Resztę bierzemy. No i pomieścił się chłopak. No. Też trzeba zacząć. No jeszcze 0,7 alkohol. A, no to na pewno. Dobra. Poczekamy sobie. Będziemy rozpalać ogień i tak dalej. To wam pokażę. Jak tutaj sobie wysiadujemy. Pojarał sobie. Panie, on prześcieradło rozwinął. To jest prześcieradło. Z prześcieradłem. Prześcieradło z prześcieradłem? No. Dobra. My będziemy spali tak. A woda się gotuje? Tak. Jakby padało, ale to i tak nie będzie padać. To. Tomek, całe życie w trumnie, a później po śmierci w piachu też w trumnie. Nie wiem, czy dropik rozkładać do tego, czy nie? Ma nie padać, ale jesteśmy w Anglii, to też tak. Jeżeli masz, to se rozłóż pewnie. Będzie ci cieplej nawet. No, ja się tak rozbiłem. Tutaj Arek śpi. Tutaj ja. Ja plecak chowam. I rozpalamy ogień. Siema! Siema, Eniu! Dobra, mam leszczynkę na kiełbaskę. Tam Tomek śpi. Tutaj ja. Arek. A tutaj jest jakieś ciało. Ja nie znam w ogóle tego gościa. Przylazł, wiecie co? Przylazł kuźwa tu do ogniska i się rozłożył. Co śpi? Halo, kto ty jesteś? My name is Stefan. Stefan, tak? Tak, Żeromski. Albo Henryk Kinkiewicz tam śpi. Dzięki, wyczerpnąłem to.
tu trochę głębiej jest. Ale o, śmieci zostawiły. A i tam jest ten ptaszek, ma gniazdko, żeby było tu wlecieć. Ale tu ludzie siedzieli i odwijał z powrotem. Także gniazdko sobie ptaszek zrobił. Też nie mam. Ale mamy tutaj rzut beretem do auta. No i my dojdziemy. O. Fajne. I to z tej góry gdzieś tam ścieka i tak dalej, nie? Tak, raczej woda z góry. A, raczej tak, bo z dołu to nie będzie wybijać, a może być, że wybija z dołu. No nie wiesz tego, no. Oczywiście, że może. No. Jak masz szczyt góry i bierze woda. Nie, no tak, no ale gdybyś tutaj... No ja wiem, co drążyłeś, w tym sensie, że wiesz, przyciąganie ziemskie i takie tam pierdolne. Że woda zazwyczaj spada z góry, nie? O, z tej strony jaka jama. Powiedzcie, że to musiały robaki wygryźć. Takie duże. Takie duże. No. Taki film, nawet był. Głazojady się. Głazojady, no. Na pewno była policja? No, było psy psiarnia. Się zawrócili, bo się cykają, bo zobaczyli, że psiarnia jest. I będą jakieś głupie pytania zadawać. My idziemy tutaj sobie. No, tam byliśmy wczoraj. Fajne to miejsce w ogóle. Jest teraz kinia, jest obłęd. Tam by przenocował, rano by sobie ryb nałapał. Na frajdę. Ognicho. To bardziej już wieczorem nałapać ryby. Kiełbasa albo wieczorem nawet do ogniska. Oni tam poszli. Rozdzielamy się dwójeczkami przyszli. Idziemy do bryki.